Pierwsza opcja zakupu Hondy w salonie Hondy odpada totalnie. Druga opcja to jest możliwość wynajęcia tego skutera, który jest nowiutki, jeszcze na czerwonych blachach, czyli taki właśnie zaraz po produkcji, za około 9-10 tysięcy batów miesięcznie. I jest to dla nas za duża kwota i też na to się nie zgadzamy i nie będziemy wynajmować skutera za 10 tysięcy batów miesięcznie. I pozostaje nam trzecia opcja, czyli zakup tego skutera od właśnie miejscowego handlarza, który wynajmuje skutery za... Songkran dzień... któryś tam? Siódmy. Dzisiaj jedziemy do galerii, więc już nie chcemy zmoknąć, przynajmniej na razie. My się wystroiłyśmy, zjechaliśmy z górki i Mati mówi, nie, on nie zakłada. Zakładam. Pierwsze skrzyżowanie. Już zakłada. Już widzę, co tam się dzieje na mieście. No szybko się zabezpieczam. Jezu Maria, zaraz będę. Patrzcie tam na dół, tam już stoi wóz strażacki. I oni już tam z tego wozu strażackiego na skrzyżowaniu wszystkich leją. Krótkie podsumowanie odnośnie wynajmu skutera, zakupu skutera, przechowywania skutera. To słuchajcie, jeśli chodzi o wynajem, to tak naprawdę nie ma żadnego problemu. Jeśli ktoś chce wynajem skuter, może to zrobić w dość prosty sposób, tylko po prostu chodzi o cenę. Kwestia jest tylko ceny. Jeśli chodzi o zakup skutera, to już są troszeczkę obecnie trochę większe problemy z tego względu, że po pierwsze w salonach nie ma nowych skuterów, a ci, którzy chcą sprzedać używane skutery, mają wygórowane ceny, a dodatkowo dochodzi do tego jeszcze taki problem, że trzeba gdzieś ten skuter przechowywać, jeśli zamierzacie chociaż na miesiąc czy dwa polecieć na przykład kiedyś gdzieś jeszcze poza Tajlandię, czyli na przykład chcecie wrócić do Polski czy do jakiegoś innego kraju, w którym obecnie mieszkacie, opuszczacie Tajlandię, to trzeba coś zorganizować na ten skuter. I na przykład, tak jak ja pytałem teraz tutaj w biurze, co by było, gdybym chciał polecieć do Polski i chciał tutaj u was na parkingu zostawić skuter, no to co prawda jest jeden warunek, przy którym mogliby się zgodzić, że mógłbym ten skuter zostawić, ale ja za bardzo nie chcę przystać na taki warunek, więc obecnie na razie nie doszliśmy do porozumienia i zostawić skutera nie mógłbym tutaj na parkingu. A więc nie jest to takie proste po zakupie skutera. Nie jest to takie proste, jak przechować skuter podczas naszej nieobecności tutaj w Tajlandii, więc będę kontynuował ten temat, będę poruszał dalsze wątki i informował was, jak to po prostu można zrobić najlepiej, jak ja to zrobię. Przyjechaliśmy do salonu Hondy zobaczyć, czy są jakieś nowe sztuki dostępne, bo chodzi o to, że nie są dostępne zazwyczaj teraz, w tym okresie, high seasonie, ale idziemy zobaczyć, czy są dostępne nowe PCX-y, Honda PCX. Widzimy, że są, ale... A, don't see it. Okej, ale może dostępne, zobaczymy. Standardowo stoją dwie Hondy PCX i obydwie zarezerwowane. Booking to około 3 miesięcy, a nawet powiedziała up chyba, co nie? Mi się wydaje, że nawet powyżej 3 miesięcy trzeba czekać po zarezerwowaniu sobie. Także naprawdę jest duży problem z dostępnością nowych skuterów. Ciężko złapać. A mieliśmy coś ciekawego teraz. Pierwszy test naszego prawa jazdy, bo była kontrol na ulicy. Zatrzymała nas policja, mimo że nawet mieliśmy EMI z przodu, nic to nie dało. I tak nas zatrzymali. Ale na szczęście pokazaliśmy tylko nasze prawo jazdy tajskie i bez problemu ruszyliśmy dalej, nie dostaliśmy żadnego mandatu, więc przetestowaliśmy prawo jazdy, działa, wszystko jest w porządku. Bardzo się z tego powodu cieszymy i pierwszy 1000 zaoszczędzony, bo tak normalnie to byłby mandat, więc pierwszy 1000, które wydaliśmy na zrobienie tego prawa jazdy, zwrócił się właśnie dzisiaj. Właśnie przyjechaliśmy pod kolejny wielki salon Hondy w Phuket Town. Ten jest naprawdę ogromny. Nasza Hondeczka stoi tu, tutaj jest trochę lepsza, taka Forza, większa. Też się nad nią zastanawialiśmy. I idziemy zobaczyć do środka, czy są jakieś skuterki dostępne, czy nie. Patrzcie na to, stoi tak jedna, druga, trzecia, czwarta, pięć. Pięć sztuk stoi, wszystkie zarezerwowane. Ale masakra. Idziemy w kolejne miejsce zapytać, czy może oni mają dostępne Hondy PCX. Tutaj w tej Hondzie w ogóle nie było skuterów, także nic w ogóle się nie dało zobaczyć. Dobre jest to, że są też motory, które można przetestować. Test Ride Bike, czyli weź, karnij się, zobacz, który ci najlepiej odpowiada i dopiero wtedy sobie kup. Przed nami ostatni salon, do którego się udajemy. Jest więcej tych salonów, ale stwierdzamy, że jak tutaj nie będzie, to po prostu nie ma sensu dalej szukać. No bo jak nie ma w tylu salonach, to pewnie w następnym też nie będą. Więc idziemy jeszcze zapytać tylko tutaj i damy znać, czy są, czy nie ma. Standardowo Honda PCX lub Honda Forza są niedostępne. Na PCX-a 2-3 miesiące tutaj powiedzieli, a standardowo na Forze około pół roku czekania na nową Forzę. Nową Hondę Forzę Motor trzeba czekać pół roku.
ale dowiedziałem się tutaj dwóch bardzo ważnych rzeczy odnośnie ile kluczyków dostaje się, kiedy kupuje się nowy skuter. I dowiedziałem się, że dostaje się tylko jeden kluczyk, także była to dla mnie cenna informacja. W kontekście takim, że gdybym chciał kupić od jakiegoś handlarza skuter, to czy po prostu powinien dać mi jeden czy dwa kluczyki, bo gdyby mi dał tylko jeden, a w zestawie byłyby dwa, to mógłbym czuć się niebezpiecznie, że gdzieś ten drugi kluczyk u niego w domu leży. Oraz jeszcze taka jedna informacja odnośnie takiej książki, to się tutaj nazywa Green Book, w której zapisane jest, kto jest właścicielem skutera. To też się dowiedziałem tutaj cenną informację taką, że na taką książkę, nawet jak się kupi skuter w salonie, czeka się około 3-4 miesięcy. I też jest to właśnie o tyle cenna informacja taka dla mnie, że jak właśnie pytałem się u jakiegoś tam handlarza, czy taką książkę da mi od razu, to powiedział, że też nie, że też muszę poczekać 3-4 do 5 nawet miesięcy na taką ważną książkę dla mnie, która potwierdza, że ja właśnie jestem właścicielem tego skutera. A więc informacje, które podał mi gość, który sprzedaje skutery na Phuket, nowe, nowiutkie sztuki, które sprowadza z Bangkoku, bo w Bangkoku są dostępne, wiadomo, jest to duże miasto, kurcze, no i są po prostu dostępne skutery i sprowadza tutaj na Phuket nowiutkie Hondy PCX i on ma dostępne i najprawdopodobniej od niego kupię, tylko że właśnie chciałem zweryfikować jeszcze te informacje, czy ile jest tych kluczyków i co z tą książką pojazdu i tak dalej i wszystko mi się zgadza, więc chyba będę musiał zaufać tej osobie i po prostu kupić od niego, bo on ma dostępną od ręki. I za praktycznie taką samą cenę, jak jest w salonie. Po tych poszukiwaniach skuterów, po jeżdżeniu po tych wszystkich salonach, mocno zgłodnieliśmy, a jeszcze nie mieliśmy żadnego śniadania, a już jest po południu. O, Emma już nie ma się, upada w ogóle z nóg, więc przyjechaliśmy do jednej z najpopularniejszych restauracji na Patong, czyli Number Six. Najemy się tutaj na pewno bardzo dobrze. Dzisiaj kupiliśmy sobie sałateczkę, do tego penang curry z kurczakiem, dodatkowo takie coś. Tutaj mamy jeszcze jajeczka takie na twardo sadzone. Emi ma kanapeczki pyszne z serkiem i szyneczką. I chyba wszyscy są zadowoleni, co? No, cieszę się bardzo. Jak ci smakuje? Bardzo dobrze. Do tego tak, oliwa, sos sojowy i do tego jeszcze papryczki ostre, sól, wszystko jest. Sosiki, taki jeden sosik był, drugi był taki, o właśnie jak widać resztki. Naprawdę bardzo dobre. Króciutkie podsumowanie dzisiejszego dnia jest takie, że objeździliśmy wszystkie salony Hondy, które są na wyspie Phuket i nie było w żadnym salonie dostępnego skutera, którego chcemy. Wszędzie, gdzie tylko chcielibyśmy kupić, to trzeba robić rezerwację i skuter przychodzi po 2, 3, a nawet i więcej, 4 miesiącach dopiero przychodzi po naszym zamówieniu skuter, więc jest to naprawdę bardzo długi czas oczekiwania, co po prostu, no, na co się nie godzimy. A więc pierwsza opcja zakupu Hondy w salonie Hondy odpada totalnie. Druga opcja to jest możliwość wynajęcia tego skutera, który jest nowiutki, jeszcze na czerwonych blachach, czyli taki właśnie zaraz po produkcji, za około 9-10 tysięcy batów miesięcznie. I jest to dla nas za duża kwota i też na to się nie zgadzamy i nie będziemy wynajmować skutera za 10 tysięcy batów miesięcznie. Cena 9 czy 10 tysięcy batów za wynajem zależy od długości wynajmu. I pozostaje nam trzecia opcja, czyli zakup tego skutera od właśnie miejscowego handlarza, który wynajmuje skutery, za 100 tysięcy batów, czyli za tak jakby 10 miesięcy wynajmu. I na tą opcję się decydujemy i kupujemy ten nowiutki skuter, który już tutaj stoi, który już tutaj jest. Jest naprawdę super, wszystko pięknie, ładnie. Ma przejechane tylko obecnie kilkaset kilometrów. Nie ma najmniejszych uszkodzeń, wszystko jest w porządku. Przetestowaliśmy go przez 3 dni, bo przez 3 dni go wynajmowaliśmy, przetestowaliśmy, wszystko się zgadza, dlatego decydujemy się na jego zakup za 100 tysięcy batów. Decyzja zakupu zostaje jeszcze bardziej potwierdzona, z tego względu, że kiedy byłem teraz pogadać jeszcze z gościem, tam ustalić jakieś różne szczegóły, cena nowych skuterów, które przyszły do niego wczoraj z Bangkoku, jest już 20% droższa. Czyli za taki sam skuter obecnie trzeba zapłacić już 120 tysięcy batów. A więc ta informacja jeszcze bardziej przekonała nas w tym, że musimy się spieszyć, kupić szybko tego, który tutaj już jest, jeździć nim, nie płacić za wynajem i to będzie nasza najlepsza decyzja związana z wynajmem czy zakupem skutera. A jeśli chcesz obejrzeć wideo, w którym chodziłem po całym Phuket, tutaj po Patong i szukałem różnych wypożyczalni, pytałem się o ceny wynajmu, to tutaj masz to wideo. Zapraszam.